Faktem jest, że jeśli chodzi o matematykę, informatykę, mamy tutaj pewne predyspozycje w jakimś sensie. Ten konkretny konkurs, jesteśmy tutaj rzeczywiście potęgą. W rankingu światowym jesteśmy na pierwszej pozycji, że nie ma takiej uczelni na świecie. Jesteśmy tam drugim krajem po Niemczech co do liczby przywiezionych nagród, mimo że zaczęliśmy 6 lat później w związku z uroczystością rozdawania Oscarów. Tłum dziennikarzy się pojawił. Sean Connery wtedy był prowadzącym. Miałem przyjemność go wtedy właśnie poznać i on też poznał nasz konkurs. Cieszy mnie, że bardzo duży procent jednak zostaje w Polsce albo wraca do Polski, nie odcina się od Polski. Można powiedzieć, że ten podręcznik Pana był pierwszym, który uczył Polaków programować. Co od tego czasu się zmieniło? Jak są dobre rzeczy, to się o tym teraz nie mówi. Drodzy Państwo, Polska, a tak naprawdę Uniwersytet Warszawski od wielu lat jest liderem w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, tej najbardziej znanej na świecie. To najwięcej studentów Uniwersytetu Warszawskiego dostaje się do finałów tej olimpiady od wielu lat. Mit, że Polacy stoją programistami, jest w Polsce niezwykle silny. Każdy o tym wie. Pytanie dlaczego? I dziś mamy szczególnego gościa. O tą rozmowę zabiegałem bardzo długo. Profesor Jan Madey, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dowiedziałem się przed chwilą, że od 60 lat, więc niezwykle długo. Osoba, która ma największy wpływ w Polsce na to, że mamy takie, a nie inne wyniki w Olimpiadzie Informatycznej, choć zapewne pan profesor zaraz powie, że to nie, że to jest oczywiście wielkie osiągnięcie tych studentów. Zaraz skoryguję. Na razie skoryguję tylko, bo to są dwie różne imprezy, o których mówimy. Olimpiada informatyczna to jest olimpiada dla szkół, odbywająca się w Polsce od 30 lat, a dokładnie nawet były 2 lata wcześniej. Ja mówię o HCPC. I ona ma w dodatku swoje wydanie właśnie międzynarodowe i światowe. Mhm. To jest olimpiada. Natomiast to, o czym, jak rozumiem, chcemy troszkę porozmawiać, to jest specjalny konkurs dla uczelni tylko, który powstał ponad 40 lat temu w Ameryce Północnej, później dołączyła Nowa Zelandia, Australia, Europa Zachodnia, no i w końcu cały świat. I to jest dla uczelni, co się nazywa International Collegiate Programming Contest, ICPC. I tu rzeczywiście są różne rankingi. No wiadomo, że jest ten ranking szanghajski porównujący uczelnie, gdzie wypadamy, łagodnie rzecz formułując, średnio, jako Polska, jako uniwersytet. I są inne rankingi, gdzie się bierze pod uwagę naukę w różnym wydaniu i tam, jak się to dostroi odpowiednio, to jesteśmy też bardzo wysoko. Natomiast ten konkretny konkurs, jesteśmy tutaj rzeczywiście potęgą. Aż ciężko zrozumieć, jak to się stało, ale ja się o tym dowiedziałem przez przypadek w 1994 roku, że odbywa się w Amsterdamie takie regionalne zawody programistyczne dla studentów, gdzie zwycięzcy później awansują do finału, które się będą odbywały w Stanach Zjednoczonych. No i dowiedziawszy się o tym, zgarnąłem trójkę młodych studentów, których znałem z wieku szkolnego, bo byli w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci. To jest inny kapelusz, o którym może pewnie też porozmawiamy. No i taka trójka, nie mająca zielonego pojęcia o tym konkursie, pojechała do Amsterdamu beze mnie. Ja wtedy nawet nie mogłem z nimi, na własny koszt, chociaż im zagwarantowałem zwrot tego. No a konkurs polega na tym, że jest tak. Jeden komputer, 3 zawodników, 5 godzin i około 10 problemów napisanych w języku angielskim, opowiastek. Trzeba się domyśleć z każdej opowiastki, o jaki problem to chodzi i napisać program w dostępnym środowisku. To środowisko się zmienia z czasem i wysłać elektronicznie do sędziów. No i później jest albo zaakceptowany, wtedy się rejestruje ten czas, albo odrzucony, jest podawana zgrubna przyczyna odrzucenia i wtedy można poprawiać. Ale jeśli kiedykolwiek się poprawi takie zadanie, które było wcześniej odrzucane, to wówczas za każde nieudane podejście płaci się 20 minut kary. Skracają czas na rozwiązanie kolejnych zadań. Jest często dużo drużyn, które tyle samo zadań rozwiąże i wtedy ranking między nimi jest ustalany na podstawie sumarycznego czasu od początku zawodu do chwili przyjmowania poszczególnych zadań plus te kary. Im krótszy czas, tym lepsza pozycja. I nasza drużyna wygrała. To było w ogóle pełnym zaskoczeniem. I polecieliśmy do Stanów w marcu, do Filadelfii. Nie, przepraszam, to byłoby jeszcze nie Filadelfia, to było Nashville, Tennessee, o którym można by różne anegdoty opowiadać, ale nie bardzo jest na to czas. Te zawody regionalne były jeszcze zawodami europejskimi. Europa była podzielona na kilka regionów, ale nie uwzględniające Europy Środkowej oddzielnie. Natomiast od następnego roku powstał region Europy Środkowej, gdzie 7 państw bierze udział. I były pierwsze właśnie zawody regionalne w 1995, gdzie 2 drużyny zabrałem z sobą, bo tę trójkę rozdzieliłem i świeżych, których znałem z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i z Olimpiady Informatycznej, dołączyłem do nich. No i jedna wygrała. Polecieliśmy na finały do Filadelfii. Były bardzo szczególne, bo wtedy Kasparow grał swój pierwszy mecz z Deep Blue. Oglądaliśmy to. Nie w tej sali, gdzie on grał, ale na wielkim ekranie. I wtedy wygrał. Wtedy wygrał 4-2 i co więcej zapowiedział, że ile czasu minie, zanim komputer będzie w stanie wygrać z człowiekiem. Okazało się, że 2 lata później poległ już, a teraz w ogóle nie ma najmniejszych szans, żeby wygrać z dobrymi programami. I tak się zaczęła ta polska przygoda? Tak się zaczęła, natomiast sukcesy się zaczęły pojawiać już w 2001, bo co roku awansowaliśmy i awansujemy nadal. Jesteśmy w tym sensie w rankingu światowym, jesteśmy na pierwszej pozycji, że nie ma takiej uczelni na świecie. Nawet Harvard pokonujemy. Ani Harvard, MIT, Stanford, Berkeley, Cambridge i tak dalej, można długo wymieniać. Waterloo było bardzo dobre, kanadyjskie. Virginia Tech, też taka uczelnia amerykańska, też była kiedyś przed nami, ale z różnych powodów omsknęła się niektórym noga w którychś finałach, a nam nie. Jesteśmy teraz w listopadzie, będziemy mieli takie podwójne finały, bo się nadrabia rok pandemii, także będą 2 drużyny, jedna drużyna zaległa i jedna drużyna tegoroczna. I 2 się powinny dostać. No już są w finałach. Obie drużyny są w finałach już. Dlatego mamy już 27 lat. Jeżeli interesują Was treści, które tworzymy, subskrybujcie nasz kanał. Powiedział Pan Profesor takie zdanie, że od 30 lat, dobrze liczę, od 30 lat przygotowuje Pan polskich studentów Uniwersytetu Warszawskiego do startowania w tej najważniejszym konkursie programistycznym dla studentów na świecie i nie wie, dlaczego wyniki są tak spektakularne. Nie, to ja może to źle ująłem. Ci, którzy zdobywają sukcesy, ja ich zwykle, teraz już oczywiście się zmieniły czas, ale wtedy znałem ich jeszcze ze szkoły, ponieważ byli na ogół stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. To jest taka unikatowa instytucja, stowarzyszenie istniejące od 1983 roku, z którym jestem związany cały czas. I ja tam uczyłem ich sam wtedy jeszcze pierwocin informatyki, programowania w Pascalu, więc ja ich znałem. I część z nich brała udział w Olimpiadzie Informatycznej i jako olimpijczycy później przychodzili do nas na studia. Czyli to nie jest to, że ja zaczynam z nimi pracę na studiach. Żeby osiągać tutaj sukcesy, trzeba sięgać głębiej. No właśnie i o to chcę zapytać Pana Profesora. To znaczy, czy w oparciu o Pana doświadczenia my możemy powiedzieć, że jako Polacy mamy jakiś szczególny, nadzwyczajny talent programistyczny, że my jesteśmy jakimiś wyjątkowymi matematykami, czy może nasz system edukacji z jej całymi wadami oczywiście powoduje, że mamy takie wyniki, a jeżeli nie to co? Dlaczego Polska? No właśnie jest taka dziwna sytuacja. Jak są patologie, to się o tym głośno mówi. Jak są problemy ze szkołą, to się o tym głośno mówi. Jak są kiepscy nauczyciele, i tacy też są, to się o tym mówi. Natomiast jak są dobre rzeczy, to się o tym teraz nie mówi. Kiedyś się rzeczywiście dużo więcej nagłaśniało. Nie odpowiadając bezpośrednio na to pytanie, chcę tylko nawrócić jeszcze na moment do tego ICPC, ponieważ rok 2003 był takim bardzo szczególnym. Drużyna, z którą żeśmy lecieli, bo było w Beverly Hills finały, to była drużyna, która była 2 lata wcześniej, 6. miejsce zajęła. Tam była zmiana jednego zawodnika, ale 6. miejsce już zajęła w Kanadzie. I lecieliśmy nabuzowani. Lecieliśmy nastawieni na sukces. Rzeczywiście byliśmy w pewnym sensie moralnie przygotowani, żeby wypaść dobrze, do tego stopnia, żeśmy wzięli garnitury z sobą. Jak się okazało, jedyna na świecie, nikt inny w garniturach tam w finałach nie wystąpił. No i co się dzieje? Polecieliśmy po pierwsze wcześniej, żeby się aklimatyzować, żeby się przygotować, nie myśląc o zawodach, tylko mieć super czas. San Diego, Kalifornia, żeśmy jeździli, prawda, w różne miejsca, jak chłopcy chcieli do wesołego miasteczka, to oczywiście, bo wynająłem samochód, robiłem za kierowcę. Nawiasem mówiąc, będąc wtedy prorektorem uniwersytetu, więc to mi nie przeszkodziło jedno z drugim. No i okazało się, że zawody się odbywają w tym samym czasie, w tym samym hotelu, gdzie Oscary są dawane, gdzie mieszkają aktorzy, prawda, w związku z uroczystością rozdawania Oscarów. Hotel był pełen dziennikarzy. Tłum dziennikarzy się pojawił. Sean Connery wtedy był prowadzącym. Miałem przyjemność go wtedy właśnie poznać i on też poznał nasz konkurs. No i tutaj szok, bo się okazuje, że my wygrywamy, że my jesteśmy cały czas w czołówce. Dziennikarze zupełnie zaskoczeni, nerwowo szukając na mapie Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Warszawa. Potem jak się dowiadują, że to jednak w Europie, to gdzie jest Europa. No i potem pytania, które mnie doprowadzały do pasji. Jak to, czy jestem zaszokowany tym, że tak nam dobrze idzie? Pytam się, dlaczego? No bo z Polski przyjechaliście. No więc ze Zielonym mówiłem, my przyjeżdżając mieliśmy dwa cele, minimum i maksimum. Minimum wygrać, maksimum znokautować. No i żeśmy osiągnęli ten cel maksimum, bośmy wygrali jednym zadaniem więcej niż następna drużyna po nas. Bo właśnie jak się tyle samo zadań rozwiąże, to tak jak mówiłem, ta kara 20 minut wpływa na pozycję, ale gdyby było 15 minut albo 30, to sytuacja byłaby inna. Ale jak się zrobi przynajmniej jedno zadanie więcej niż wszyscy inni, to jest takie czyste, klarowne zwycięstwo. I co, i pomogli się dziennikarze w rozpropagowaniu tej... No to wie pan, to się zrobiła z tego wielka, powiedziałbym w cudzysłowie, afera, bo całe Stany Zjednoczone, wszystkie gazety pisały o tym, szok był. Był absolutny szok. Jak żeśmy wrócili do Polski, to ja jeszcze miałem z Polski telefony, to znaczy do Polski jeszcze miałem z Nowego Jorku telefony, też dopytujące się, pamiętam też brzydko potraktowałem jednego dziennikarza, bo jak to możliwe, że się wygrania najlepsza drużyna amerykańska wtedy była na 13. miejscu, poza strefą medalową. No więc mówię, że odpowiedź jest prosta. Były trudne zadania, trzeba było też myśleć, a nie tylko palcować. I tu jest część odpowiedzi na pana poprzednie pytanie. Dlaczego tak dobrze wypadamy? To są zadania, które wymagają bardzo dobrego przygotowania matematycznego, algorytmicznego i programistycznego. I tam, gdzie trzeba już coś wiedzieć, umieć myśleć, to tam mamy szansę. Jak są zadania, które są stosunkowo proste, gdzie jest dużo tylko programowania, to wtedy no, wiele osób to potrafi. Natomiast taka połączona umiejętność i zaczęte zainteresowanie w wieku szkolnym. To musi być dużo, to nie są, niektóre uczelnie myślą, że na studia będą sobie tam kombinowały udział w tej imprezie. Nie. To trzeba sięgać właśnie do szkół. No tak, ale jak zapoznamy się z liczbą informatyków w polskich szkołach, to mamy ich około 3500, z czego do olimpiad informatycznych przygotowuje uczniów kilkaset, 200, 300 w zależności od raportu. To jest bardzo niewiele i te 300 nauczycieli jest w stanie doprowadzić nas do tak wysokiego poziomu. To ja może odpowiem bardzo drogą okrężną, ale dyplomatycznie. Trafił pan pewien punkt. Mianowicie oprócz tych sukcesów, o których tutaj rozmawiamy, czysto informatycznych, mamy też taki konkurs europejski, European Union Contest for Young Scientists, który jest organizowany na zlecenie MEN-u przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci od 30 paru lat już w tej chwili i z którym jestem związany cały czas też. Jestem tak zwany w tej chwili national organizer, czyli reprezentuję Polskę, to ma dwa poziomy. Krajowy konkurs, później laureaci pierwszej nagrody jadą na finały, które się odbywają gdzieś w Europie. Teraz dopiero co mieliśmy w Brukseli, ale ileś lat temu mieliśmy w Warszawie, za rok będą w Katowicach. I znowu jesteśmy tam drugim krajem po Niemczech co do liczby przywiezionych nagród, mimo że zaczęliśmy 6 lat później niż państwa rdzennie unijne. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, że Unia Europejska jest rozumiana bardzo szeroko. Ja żartobliwie mówię, że biorą w tym udział też kraje, które aspirują do Unii, jak Chiny, Nowa Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Korea Południowa. Naprawdę. Projekty z tych państw też są na tym poziomie finałów europejskich, wrześniowym europejskim. Mimo to my jesteśmy tak wysoko, a sposób, jak my to realizujemy, to jest zupełnie odmienny niż w innych krajach. Znowu mamy, tak naprawdę się stykamy dopiero z około 50 projektami, podczas kiedy setki czy tysiące są gdzie indziej. Ale to sugeruje, że my mamy jednak jakiś szczególny talent. I tam są dziedziny wszystkie. Tam nie jest tylko informatyka. Dotąd byliśmy niezwykle silni. Biologia, astronomia, informatyka, matematyka, fizyka, chemia. Nie nauki techniczne. W tym roku w ogóle ewenement absolutny, bo się pojawił na finałach naszych prawnik, który porównywał systemy prawne francuskie i polskie, zwłaszcza z punktu widzenia resocjalizacji, który u nas dostał pierwszą nagrodę, jako taki też byliśmy właśnie w Brukseli razem i w Brukseli dostał pierwszą nagrodę, co było zupełnym zaskoczeniem dla wszystkich. To może ta nasza fatalna, pruska szkoła nauki od podstaw, matematyki, fizyki, chemii, biologii, powoduje, że my mamy na tyle uniwersalną wiedzę, że radzimy sobie z takimi konkursami. Mamy bardzo zdolnych młodych ludzi i mamy bardzo dobrych nauczycieli. Tego nie jest dużo, ale jak się trafią, jak się na siebie trafią, to potrafią wykrzesać z młodych ludzi naprawdę wspaniałe wyniki. Natomiast faktem jest, że jeśli chodzi o matematykę, informatykę, mamy tutaj pewne predyspozycje w jakimś sensie. No, polska szkoła matematyczna była znana przecież od dawien dawna. To nie jest tak, że to się teraz pojawiło. To ma jakieś korzenie, że Polska pod tym względem jest bardzo dobra. Zresztą bardzo dobra jest też i Ukraina, i Rosja, Białoruś. Więc widać, że... A z kolei jak są amerykańskie drużyny, no to są amerykańskie, tylko wszyscy są Chińczykami. Tak się składa, że teraz, jak były to ostatnie finały, no to właśnie MIT wygrało i opiekun, i zawodnicy. Ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tego Beverly Hills i zadać takie pytanie, czy stawia pan profesor tezę, że od tego momentu, kiedy ci dziennikarze z gali Oscarowej tak dużo pisali o Polsce i o naszym osiągnięciu, zaczęliśmy budować, no słowo mit może jest złe, ale budować tę taką, taki symbol, jakim jest Polska, programista, polski programista. Ja powiem więcej. To był moment, który spowodował, że firmy duże zachodnie zaczęły się interesować Polską. Najpierw myśląc o wyciąganiu pojedynczych, a jak to nie wychodziło, to otwieraniu ośrodków badawczych rozwojowych w Polsce. To był początek rzeczywiście marszu na Polskę ze strony firm. To może to był zły moment, bo dzisiaj mamy wielki problem z eksportem, brzydko się mówi drenażem polskiej własności intelektualnej. Wie pan, tak jak nauka jest jedna, nie ma granic, tak samo ci młodzi ludzie, zwłaszcza ja byłem wychowywany w innym systemie, gdzie wyjazd był bardzo trudny, dla nich granice są otwarte i każdy ma jedno życie, za nie odpowiada. Natomiast cieszy mnie, że bardzo duży procent jednak zostaje w Polsce albo wraca do Polski. Nie odcina się od Polski. Takie ma pan profesor doświadczenie? Tak, absolutnie tak. Absolutnie jest. To jest jedno. Po drugie, są tacy, którzy w ogóle już a priori mówili, że nie mają najmniejszego zamiaru wyjechać. I to właśnie powoduje, że do nas sięgają firmy. Tam, wie pan, było niezwykle głośno po tym naszym sukcesie. W Polsce też wtedy prezydent Kwaśniewski nas przyjął i w orędziu noworocznym o nas wspominał. Nie było gazety, periodyku, który nie pisałby o nas, nie było zdjęć, ale to było właśnie to echo świata zewnętrznego. Jak się okazało, że świat nas zauważył i tak chwali, no to zaczęto nas tutaj chwalić również na miejscu. A może jednak przyczyna jest w Uniwersytecie Warszawskim? Dlatego, bo ja przed naszą rozmową zapoznawałem się z procentem studentów, którzy odpadają z Princeton i z Uniwersytetu Warszawskiego, studiując informatykę. I spośród wszystkich, którzy zaczynają studia, kończy 44% średnio na Uniwersytecie Warszawskim, a na Princeton 98%. I teraz pytanie, czy my tutaj przyjmujemy może trochę słabszych studentów i odsiewamy ich przez czas studiów, czy wręcz odwrotnie? My mamy tak wysoki poziom, że oni po prostu nie dają rady. I odwrotnie jest. Po pierwsze, z reguły przychodzi połowa, to są olimpijczycy z matematyki, informatyki, jeśli chodzi o Uniwersytet Warszawski. Tylko jeszcze cofnę się na chwilkę, ponieważ to nie jest tylko jedna uczelnia. Jest bardzo dobry UJ, bardzo dobry Uniwersytet Wrocławski, bardzo dobra Politechnika Poznańska, żeby chociaż tych kilka uczelni. Z UJ-em i Wrocławskim to na ICPC konkurujemy, chociaż zależy im bardzo, żeby z nami wygrać. Rzadko się to zdarza, no ale się zdarza też już. To taka wewnętrzna rywalizacja. Tak, tak. To samo zresztą na Olimpiadzie Szkolnej jest, gdzie no, groto później idzie do nas, ale właśnie te uczelnie. Na szczęście to nie jest jedyna uczelnia, to jest pierwsza uwaga. Druga, program jest bardzo trudny u nas, bardzo wymagający i oni są świetni. Ja prowadzę zajęcia ciągle mimo swojego wieku i statusu na trzecim roku studiów informatycznych, licencjackich i tam to, no, ciągle to połowa to są właśnie olimpijczycy. Większość z nich pracuje już. I podejmuję później decyzję co do dalszych studiów, albo ze względu na ciekawą pracę już przestają, albo za startupy, albo trochę jeżdżą po świecie, do czego ich namawiam. Ja uważam, że się bardzo powinno korzystać z tej otwartej granicy, z możliwości spędzenia trochę czasu za granicą. Ja pracując tyle lat na Uniwersytecie Warszawskim, sam jednak 10 lat spędziłem za granicą i to były odcinki nawet do 2 lat. Na szczęście właśnie tylko do 2 lat, bo jak za długo, to się zaczyna zapuszczać korzenie i wtedy jest ciężej wracać. O tych zajęciach prowadzonych przez pana profesora na UW to już legendy krążą. Wiem o tym, że to jest taka forma masterclass warsztatów, gdzie zaprasza pan wyjątkowych gości. Nie rozmawiają wcale o technikaliach, tylko rozmawiają o sobie po prostu. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście cieszy się to bardzo dużym uznaniem studentów i to co mnie bardzo bawi, cieszy też, że początki są nastawieni negatywnie, a potem twierdzą w dużym procencie, że to były najlepsze zajęcia, jakie mieli w ogóle. Teraz dopiero co wróciłem z konferencji Informatyka w Edukacji, która w Toruniu, była to 19. edycja tej konferencji, ona normalnie się w czerwcu odbywa, w tym roku wyjątkowo we wrześniu była. I tam plenarny wykład mój razem z panią doktor Kwiatkowską, która jest organizatorką tam konferencji, to były właśnie te zajęcia. O nich opowiadaliśmy, na czym one polegają, jakie są reakcje studentów, kogo zapraszam. Otwiera pan profesor ich umysły po prostu. Tak, nie tylko. Niektórzy piszą właśnie tak, że mieli już wszystko poukładane, już wiedzieli, co będą robili. I teraz mówię, panie profesorze, mam pretensje do pana, bo pan mi wszystko popsuł. Wszystko się rozwaliło, muszę teraz na nowo przemyśleć. Ale co było dla mnie takim zaskoczeniem, pojawiły się też takie zdania krytyczne, że ja ich jeszcze bardziej te zajęcia zaczynają dołować, bo nie dość, że mają bardzo trudną sytuację ze względu na poziom swoich kolegów. No, presję społeczną. Dodatkowo niektórzy studiują równolegle matematykę i informatykę. To ja jeszcze zapraszam ludzi, którzy osiągają sukces. No więc im tłumaczę, nieudaczników macie naokoło pełno, to po co mam zapraszać? Inspirujcie się nimi, fragmenty, tak, fragmenty. Ale doszedłem do wniosku, że muszę prosić gości, żeby mówili też o swoich wpadkach, o swoich problemach, często problemach psychicznych wręcz. Okazuje się, że dużo osób właśnie wśród studentów ma już problemy ze względu na tę presję. No i udało mi się w tym roku właśnie, wydaje mi się, spełnić te oczekiwania, bo jeszcze, żeby było, muszę jedną rzecz wyjaśnić. Ja muszę wystawiać oceny, co jest w ogóle paranoiczne, bo na podstawie czego? No więc wpadłem na taki pomysł, że studenci muszą pisać eseje później i te eseje polegają na opisaniu całego przedmiotu i potem każdego gościa po kolei muszą opisać swoje odczucia, uwagi, czasami polemizować, czasami mieć pretensje o coś. No i wypowiedzi się na temat każdego gościa i wiedzą, że te opinie trafiają do tych gości anonimowo, ale trafiają. Oni o to proszą nawet. Chciałem o to, panie profesorze, zapytać i sam trochę do tego się pan odniósł, to znaczy nas też oglądają rodzice i słyszą o tych konkursach, o sukcesach i chciałem zapytać, czy ten taki kult sukcesu polskiego programisty trochę nie wpędza tych młodych ludzi czasami w depresję po prostu? Czy ja wiem, no, dobrze jest pokazywać, że potrafimy, że różne rzeczy nam dobrze wychodzą. Nie wszyscy muszą być informatykami, nie wszyscy muszą być programistami, są różne zainteresowania. Ja, tak jak wspomniałem, mam te dwa kapelusze, bo w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci konkurs JUSYS dotyczy dowolnych dyscyplin. To pokazuje, że mamy naprawdę bardzo zdolną młodzież interesującą się różnymi rzeczami. Ważne jest, żeby podchodzić, starać się przynajmniej podchodzić i do szkoły, i do nauki z zainteresowaniem, żeby to nie było coś do odbębnienia, tylko żeby tam się można było samorealizować. I w związku z tym te sukcesy, które odnosimy w olimpiadach światowych różnych i w ICPC, no, pokazują, że można, więc dla wielu młodych ludzi to jest zachętą do dalszego działania. Ale chciałem na moment jeszcze wrócić do tych esejów, o których wspominałem. Otóż ja sam tam prowadzę zajęcia, też poza omówieniem rzeczy organizacyjnych mam swój wykład, które oni też oceniają. I ci, którzy w tej ocenie mi tam coś dokopią, mają o coś do mnie pretensje czy coś, zwykle im podwyższam ocenę za zaufanie, bo to pokazuje, że wiedzą, że mogą szczerze powiedzieć, że mi się nie podobało to, co ja powiedziałem. Ale też potrafią to powiedzieć po prostu. Potrafią i się nie boją tego, że ja... To jest przed nim, ja im ocenę wystawię, a ja im dopiero potem ocenę wystawię. Powiedział pan profesor dość ciekawą i niestandardową rzecz, niepopularny dość pogląd w Polsce. To znaczy, że jednak ci ludzie, te wielkie polskie informatyczne umysły, one do naszego kraju wracają. Ja jak patrzę na tych absolwentów pana profesora choćby, na Filipa Wolskiego, na Kubę Pachockiego, na Wojtka Zarębę, Tomka Czajkę, który na chwilę wrócił, ale pewnie jedną nogą też jest za granicą, to ci wszyscy ludzie zostali za granicą. Oni nie działają na rzecz naszej gospodarki. Zaraz, ci wszyscy. Jesteśmy w ICPC potęgą od dawna. 30 lat, można powiedzieć. No właśnie. Więc to trzeba przemnożyć przez, bo jest 3 zawodników, to już mamy 100. A z tej 100 była wymieniona grupa 5%, 4, tak. 10%. Czyli co, spośród tej 100 doświadczenie pana profesora pokazuje, że ci ludzie zostają u nas jednak w kraju? Tak, większość zostaje. To nie jest tak, że oni wyjeżdżają, a ci, co wyjeżdżają, też nie wyjeżdżają w dużej części na stałe. To jest, są tacy, którzy są, że tak powiem, obywatelem świata. Gdziekolwiek, tak Filip jest tego rodzaju człowiekiem, prawda? Gdziekolwiek jest, tam się czuje jak w domu. Filipa też zapraszamy do nas do programu i już jesteśmy blisko. No, Filip był moim magistrantem, więc ja mam jeszcze takie z nim dodatkowe emocje i więzy. No, poza tym był właśnie w tym bardzo ciekawym konkursie w 2007 roku w Tokio, gdzieśmy wygrali. Myśmy 2 razy zdobyli Mistrzostwo Świata w taki sposób właśnie nokautujący, czyli robiąc więcej zadań niż ktokolwiek inny. 2 razy byliśmy bardzo blisko. No a tak to jesteśmy zwykle rzeczywiście w czołówce. Jest takie słynne zdjęcie polskich programistów przy stole młodych jako uczniów. Tam też między innymi jest Tomek Czajka. Kojarzy pan profesor to zdjęcie? No nie wiem, bo już tyle zdjęć się naoglądam, także nie. Natomiast Tomka kojarzę bardzo dobrze. Jest takie słynne zdjęcie. Chciałem zapytać o to, czy kojarzy pan profesor okoliczności jego stworzenia. Może to było właśnie z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Bo Krajowy Fundusz organizuje tak zwany obóz co roku. No i wtedy właśnie jak jest ten obóz, to jest też grupowe zdjęcie wszystkich uczestników. I gro tych naszych zwycięzców to spędziło ileś lat w Krajowym Funduszu i brali udział w obozach. Więc prawdopodobnie to jest zdjęcie z któregoś z obozu. Panie profesorze, skupiając się trochę na panu, jest pan twórcą pierwszego polskiego podręcznika nauki programowania. Mówię pierwszego, bo tak naprawdę nie był pierwszy, tylko drugi, ale biorąc pod uwagę recenzję to i zasięg i rozpoznawalność, to zdecydowanie można powiedzieć, że ten podręcznik pana był pierwszym, który uczył Polaków programować. Co od tego czasu się zmieniło? Ja wiem, że to jest pytanie może, ale muszę je zadać. No zacznijmy od tego, bo ja właściwie 2 języki programowania to były takie moje języki. Algol 60 i Pascal. Podręcznik Algolu 60 pojawił się, kiedy miałem 23 lata, więc dosyć wcześnie. Pascal później. Pascal był wydany wiele razy. I to w ogóle wprowadzał pan do Polski Pascala. Tak. To rzeczywiście doprowadziłem do zmiany tego, że język nauczany na studiach informatycznych z Algolu 60 był właśnie zmieniony na Pascal. I rzeczywiście było ileś wydań tego podręcznika, żeśmy w trójkę pisali. Moi koledzy obaj wyemigrowali do Kanady. Jeden niestety teraz niedawno zmarł, ale dobrze nam się pracowało wspólnie, tyle że pod koniec już sam musiałem te kolejne wydania, no bo ich nie było. Natomiast te języki oba były świetne. I Algol 60 i Pascal były świetne języki, które uczyły myślenia algorytmicznego, uczyły mniej. Tam nie chodziło o pewne technikalia, tylko właśnie sposób myślenia, więc one bardzo dużo dały i mnie, kiedy je pisałem, i później, kiedy uczyłem tych języków, no i myślę młodym ludziom też. Zaskoczył Pana ten rozwój? Jak wraca Pan do siebie, mając 23 lata i patrzy na to, gdzie dzisiaj jesteśmy? Zaskoczył Pana rozwój? To znaczy, ja wiele rzeczy w jakimś sensie intuicyjnie przewidywałem. Na przykład mój doktorat, który w 1972 roku obroniłem. Intuicji, to znaczy algorytmów intuicyjnych? Nie, nie tylko. W ogóle to, co się będzie działo. Otóż nie używane były te terminy, ale to była sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. To jest to, czym się zajmowałem wtedy, kiedy tych terminów jeszcze nie było. Treścią doktoratu był system, to profesor Mazurkiewicz był moim promotorem, gdzie chodziło o to, żebym ja, wymyślając język programowania nowy, żebym rozmawiał z komputerem w ten sposób, że w wyniku tej rozmowy on wychwytuje regularności w zdaniach, które ja mówię, i tworzy gramatykę, najprostszą gramatykę tego języka, czyli na podstawie skończonego zbioru zdań powstaje język nieskończony. No i to rzeczywiście się udało zrobić. Obroniłem ten doktorat, był to 1972 rok, i te pojęcia, które teraz są powszechnie używane, wtedy one nie istniały jeszcze, bo tak jak mówię, to było... Ale istniał termin przetwarzania danych i przetwarzania informacji, no dlatego, tak, bo w indeksie Pana profesora jeszcze czasów studiów... Tak, przetwarzanie danych, rzeczywiście taki termin był. Tak. To pokazuje, że gdzieś moc tych danych widzieliśmy. Jak zaczynałem studia, to nie było informatyki, zaczynałem na matematyce. I jak byłem na trzecim roku, to się pojawiła sekcja metod numerycznych. I właśnie dotąd były dwie sekcje, albo teoretyczna matematyka, albo sekcja ogólna, czyli szkoła, nauczyciel w szkole, czego nie chciałem robić. A za moich czasów się pojawiła ta sekcja metod numerycznych, czyli pierwociny informatyki. Z tego powstała się informatyka. No i jeden rok ciągnąłem obie te sekcje, ale nie było sensu i nie było możliwości. I poza tym, no, u mnie się tak w życiu ułożyło, że rektor Turski, Stanisław Turski, ojciec Władysława i Łukasza, sobie mnie wypatrzył i we mnie inwestował. I w związku z tym, jak uniwersytet kupił pierwszy komputer GIR w 1963 roku, powstał ośrodek obliczeniowy w postaci tak zwanego gospodarstwa pomocniczego, czyli można było zarabiać również. No i kto został szefem ośrodka? Rektor Turski, a ja zostałem zastępcą, z przeproszeniem. I musiałem ciągnąć to wszystko, robiąc jednocześnie, kończąc studia, później myśląc o doktoracie, i ten ośrodek obliczeniowy działał niezwykle prężnie. Mieliśmy mnóstwo użytkowników zewnętrznych, fizycy, chemicy, i dla ludzi z zewnątrz pobierało się opłatę. No i w związku z tym zarabiał krocie też ten ośrodek, a ja też sznurki jakoś tak ciągnąłem. Czuje się Pan profesor ojcem tych polskich największych sukcesów programistycznych? Nie, ojcem to za mocno powiedziane, natomiast niewątpliwie wprowadzenie języka Pascal to jest moje dzieło. On niestety przestał być używany w tej chwili. Bardzo żałuję, bo był to bardzo ciekawy język. A co uważa Pan profesor za swój największy sukces w życiu dzisiaj? Te sukcesy polskich olimpijczyków informatycznych? Ja może podam taki przykład. Mianowicie co jakiś czas wyjeżdżałem za granicę, co było trudne, ale jednak możliwe. Spędziłem rok w Anglii właśnie zaraz po skończeniu studiów. No i potem spędziłem 2 lata w Stanach, w Kalifornii. Tam z całą rodziną, tam mi się urodziła córka również. I miałem fantastyczną możliwość. Miałem 2 miejsca, jedno w Massachusetts, jedno w Kalifornii, gdzie mnie chciano. Uniwersytet Kalifornijski, gdzie spędziłem pierwszy rok. Później Instytut Wanga, to był prywatny uniwersytet w Massachusetts. Po czym żeśmy wsiedli w samolot i wrócili do Polski w czasie stanu wojennego. No i to był właśnie szok. Wysokich zarobków, klimatu tak, kalifornijskiego. No nie tylko uniwersytet był zamknięty, nasz właściwie. Znaczy startowaliśmy 31 grudnia, kiedy jeszcze był stan wojenny, 1 styczniaśmy lądowali. No i po co pan to zrobił? Nigdy tego nie żałujemy, ani jako rodzina, ani ja. Czy to był największy sukces pana, powrót do Polski? Wiele rzeczy. Ja potem spędziłem jeszcze bardzo dużo czasu za granicą. Później jeszcze w tym trudnym okresie spędzałem tak do Stanów po kilka miesięcy, ucząc tam w trymestr. Potem byłem 2 lata w Kanadzie. Natomiast związałem się z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci właśnie zaraz po powrocie i z tą działalnością szkolenia młodych zdolnych. Może by kto inny by to robił, może by robił lepiej. No ale, ciężko zrobić lepiej, skoro UW jest na pierwszym miejscu na świecie. Ale to rzeczywiście dzięki tej decyzji powrotu do Polski. Tak szczerze, mój tata zmarł w trakcie, jak myśmy tam byli w Stanach i w ogóle świadomość tego, że mogę nie być na grobie ojca, mi się wydawała taka też zupełnie niemożliwa, więc nikt nie żałuje, ani dzieci, ani żona, ani ja, tylko powrotu, a kontakty, tak jak mówię, żeśmy nadal mieli. Wyjeżdżałem dużo lat później, też spędziłem za granicą właśnie te. W sumie w Ameryce Północnej 6-7 lat, nie wiem, coś koło tego. To na koniec tej naszej rozmowy chciałem się zapytać pana profesora, co możemy zrobić, żeby tych polskich informatyków, programistów osiągających takie sukcesy było a. więcej, b. żebyśmy utrzymywali ich w naszym kraju. Więcej to jest odpowiedź dosyć prosta. Trzeba doprowadzić do tego, żeby sytuacja w szkołach się zmieniła. A tu nawiasem mówiąc, właśnie to jest też jeden z kapeluszy, który miałem przez wiele, wiele lat. Dokładnie od 1983 roku, czy 1984 nawet, jak był minister edukacji, był Faron. Byłem związany z Ministerstwem Edukacji w jego różnych kapeluszach, postaciach. Już teraz nie jestem. Gdzie tworzyliśmy zespół wspomagający właśnie ministra w wprowadzaniu informatyki do szkół, w tym co robić, żeby było lepiej. I to udawało się robić niezależnie od tego, jaki był system, kto był u władzy. Na ogół to ciało było właśnie takie też zróżnicowane, bo ciało, które mówi jednym głosem, to nie jest potrzebne ciało, to wystarczy jedna osoba. Ważne jest, żeby mieć właśnie różne głosy, różne punkty widzenia i tak się udawało. Więc tak jak mówię, ja z tym akurat związany jestem od zawsze. Chce pan profesor powiedzieć, dlaczego teraz pan nie jest już związany z Ministerstwem Edukacji? Bo ja znam okoliczności. Bo jak żeśmy napisali do pana ministra pismo broniące pracownicy ministerstwa, który się pozbył, z którą żeśmy współpracowali wiele lat, to pan minister rozwiązał radę. To była reakcja. Miał prawo wszelkie, bo to była rada powołana przez ministra, żeby pomagać ministrowi. Ale po tych wielu latach współpracy z ministerstwem takie nastąpiło zakończenie. No, powstała nowa wersja tej rady, ale nikt z nas rozwiązanych się nie zgodził na współpracę. Nie, zaproponowano oczywiście tylko bardzo nielicznej grupie tą kontynuację. Ale to jest tak, że tak powiem, taki temat, którego bym nie chciał może rozwijać. Natomiast trzeba inwestować w nauczycieli, trzeba inwestować w te rzeczy, gdzie jesteśmy dobrze. Olimpiada informatyczna, olimpiada matematyczna. Tam mamy sukcesy światowe, konkursy programistyczne. Doprowadzić do tego, żeby u młodych ludzi, bo mam bardzo dużo zdolnych ludzi, ten zapał do nauki się zwiększał. Ja teraz dopiero co byłem w Brukseli, jak mówiłem o tym konkursie młodzi naukowcy Unii Europejskiej, z tym jestem też związany od zawsze. No to przywieźliśmy znowu 3 nagrody. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, drugim krajem po Niemczech co do liczby nagród, mimo że to organizujemy w zupełnie taki dziwny sposób i tu jest cała gama, to jest chemia, astronomia, no i ten prawnik, o którym wspomniałem na początku. Panie profesorze, dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za wszystko, co pan robił i robi. I trzymam kciuki, żeby robił pan profesor jak najdłużej. No jeszcze trochę, to znaczy, może tak powiem na zakończenie, ja próbuję hamować, bo rzeczywiście tych sznurków ciągle bardzo dużo. Trzeba może jechać po prostu wolniej. Ale mi kiepsko to hamowanie wychodzi. No to na siłę nie ma sensu hamować, ale jechać trochę po prostu wolniej. Pesel mnie pogania. Bezpiecznie jechać. Pesel mnie pogania do hamowania. Bezpiecznie, ale nie hamować. No, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Chcemy tworzyć to konto razem z wami. Jeżeli znacie historię ludzi, wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów, wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy maciejkawecki.dyzyzyt@gmail.com.